Tak, proszę Państwa, to już druga seria spotkań. Każdy z tych zawodników już ma jeden mecz w nogach. Na czerwonych strojach, można powiedzieć, czerwone diabły. Gospodarze turnieju. Start, Łódź. Klub istnieje od roku 1953, czyli ma już dobre 61 lat. Chyba tyle, ile ta hala. Ich przeciwnikiem jest zespół Most Bytom. Bytomianie w pierwszym spotkaniu wygrali, akurat nie zrobiłem filmiku, bo bateria mi się rozładowała. To teraz zrobimy dwa. Bytom prowadzi pan Radosław Fudali. Trener kadry województwa śląskiego. Dziś 1-23, proszę Państwa, 18 punktami prowadzą chłopcy ze Śląska. Kiedyś Most Bytom był wyróżniony jako najlepsze szkolenie w Polsce, najlepszy klub w Polsce, ale to było dawno, bardzo dawno temu. Teraz się pomału Bytom odradza. Żeńska koszykówka, tak, ta żeńska, męska w ogóle koszykówka. Kroki chyba był. Czy nie zauważył? Teraz zagwizdał. Teraz zagwizdał to, co było wcześniej. Tak jest trochę z poślinkiem. Jak zawsze flaga SKM-u, serwis koszykówki młodzieżowy. Byłem tu już kiedyś na kadrach wojewódzkich, to pamiętam. No i nasza flaga z Hamburga. Największy sukces w historii koszykówki polskiej. Wicemistrzostwo świata. Żadna drużyna w Polsce młodzieżowa we wszystkich grach zespołowych nie zaszła do wicemistrzostwa świata. Na 2 minuty do zakończenia meczu. Wadowski, są punkty. A pani trener mi pomoże wybrać MVP tego meczu. Ale jeszcze jest cała kwarta przed panią. Ta ostatnia, najważniejsza. Wyjdą. Bo ostatnio trener chciał dać MVP zawodnikowi, który zrobił tym. Dostał dwa umyślne. Chyba o nim mowa. Udo. Z Rudy Śląskiej chłopak od tego roku szkolnego uczy się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu. Musi chłopak codziennie dojeżdżać do pracy, do szkoły godzinę czasu, powrotem godzinę, ale poświęca się. A dla ciekawostki powiem, że to jest uzdolniony perkusista. Szkoła muzyczna skończona. Dziewięć, dwadzieścia sześć.
Igor Wadowski nie trafił, ale naprawił swój błąd. Dobrze, że ma ciąg na kosz po nieudanym rzucie. Pozdrawiam taty. Mamy oczywiście też. Ostatnie 6 sekund, zobaczymy jak zagra Start Łódź. Nie zagra, bo nie wyprowadzili piłki. A co na to Bytom? O, zdecydował się. O! Proszę, buzzer beater.